Oglądam sobie, właśnie nie wiem, dorszyce, czy wręcz dorsza niebinarnego, czy dorsza drag queen. Jest to dorsz, który swoją postacią, każdą swoją płetwą, każdym swym spojrzeniem i błyskiem wyraża po prostu chęć przeżycia. Chęć przeżycia w tym ciężkim bałtyckim środowisku. I po prostu tak jak ja staram się przeżyć w naszym środowisku polskim, tak ten dorsz stara się przeżyć w Bałtyku. Nie wiem, czy kolega wie, ale dorsz jest największym drapieżnikiem Morza Bałtyckiego, a to do konia z bryczką. Temu, kto by powiedział, że tutaj kolega wyraża jakąś drapieżność, rzekłbym raczej, że to raczej jakieś spotkanie z taką kulą, co tam by w górą. Naprawdę? To zobacz. Co chcesz wyrazić poprzez tę rolę? Marny żywot bałtyckich dorszy. Zresztą śledziew też by w to wsadził. I po prostu już teraz, zawsze kiedy będę szedł bulwarem gdyńskim, inaczej będę patrzył na nasze rybki na bulwarze. Patrzę na nie już z większym sentymentem. Już mam ochotę je przytulić, pogłaskać. Nie zjeść. Nie, nie zjem. Tych na bulwarze nie. Czyli możemy mówić o jakiejś ewolucji dorsza, dorszowatości, drapieżności. Rewolucji wręcz. Myślę, że to jest wręcz rewolucja. Wszyscy jesteśmy dorszami. Ale nie zamienisz dorsze na gorsze. Słuchaj, Pixar, Looney Tunes, Disney. Jakby te trzy różne ścieżki, różne estetyki w animacjach. Która ci jest najbliższa? Trudno powiedzieć, dlatego że myślę, że w każdej z tych wytwórni filmowych zdarzają się raz na jakiś czas takie perełki. One wszystkie robią bardzo dużo bajek, bardzo dużo kreskówek, bardzo dużo filmów, animacji. I raz na jakiś czas trafiają się takie perełki. Ale Królik Bugs, kurczę, no. No na przykład, nie? Ale wydaje mi się, że ten nasz koncert jest taką pigułką, jeśli chodzi o Disneya, takich właśnie perełek. Bo na przykład Król Lew to jest taka perełka, Toy Story to jest taka perełka. Vaiana, niesamowita perła w tej wytwórni. Więc przychodząc na nasz koncert, wśród tego całego mnóstwa tych produkcji można zobaczyć taki wyciąg. Wyciąg patrząc, z dorsza. Patrząc na to. Wątróbki z dorsza kiedyś były bardzo popularne. Patrząc na twój kostium, on jest bardzo jasnym znakiem, bardzo jasnym sygnałem dla kogoś, kto potrafi odczytywać znaki teatralne. Tutaj była mowa o tym, że to nie tylko dla dzieci, co też jest dla dorosłych, oprócz dorsza oczywiście. W kostiumie czy w naszym ogóle, koncercie? W ogóle, w przebiegu. Kurczę, no bo przecież każdy dorosły był kiedyś dzieckiem. I ja się już mogę nareszcie oficjalnie przyznać, że większość z tych utworów, które tutaj prezentujemy, gra mi w duszy. Nie tylko dlatego, że oglądałem je jako dziecko, typu Król Lew na przykład, czy to jest Tory, tylko dlatego, że to są po prostu mądre, uniwersalne w swoim przekazie utwory, które mogą zarówno dzieci, jak i dorosłych wiele nauczyć, oprócz całego wzruszenia i całej zabawności tej sytuacji. Czy efektem tego pokazu ma być to, że wszyscy widzowie przejdą na weganizm i nie będą już jeść ryb? Nie, myślę, że nie. Myślę, czyli można ciebie zjeść w razie co? Jestem cały do zjedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.